Dobra, moi drodzy, w każdym razie, jak się okazało, nagrywaniu filmów na szybko i szybkim mówieniu nie jest to najlepsze. W każdym razie dzisiaj zaczniemy sobie Dungeon Run Challenge, czyli to, co wczoraj ktoś podesłał, już nie pamiętam, to przepraszam. Chodzi o to, że jest challenge na Twitchu i można wygrać kasę i można się dobrze pobawić i zmierzyć się z innymi i w ogóle. Chodzi w skrócie, żeby zrobić cały ten Dungeon Run z jak najmniejszą ilością prób, przy jak najmniejszej ilości prób. W sensie jak najszybciej, jak najmniej przegrywać. Tak więc będziemy się starać wygrywać jak najwięcej i zaczynamy. Jakby ktoś pytał, to jestem na serwerze amerykańskim, bo na Europie już mam 8 na 9, to tam średnio będzie. I polecimy sobie, nie wiem, od Priesta. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Ukończone podejścia. Ukończone klasy. No nie wiem. Whatever chyba. Dobra, możemy to zostawić w sumie tak. O Boże, ten będzie gadał znowu swoje farmazony. Ja na 3 podejścia mam 2 zrobione i 1 wyłożone. I wyłożenie na final bossie. Ale pamiętasz o tym, że to trzeba streamować, nie? Jak tylko kontrolnie pytam. Jakby ktoś chciał brać udział w tym challenge'u, to to wszystko musi być on stream. Zaliczone klasy. O, może być. Zaliczone klasy pasuje faktycznie. Boże, jakie są lagi. A, muzyki nie słychać. Już, przepraszam. Proszę bardzo, już tutaj takie specjalne opcje. Macie muzykę, wszystko gra jak tralala. Już się robi. Matko jedyna, jak to będzie... Nie, jak mam muszę nowe konto na Europie zrobić, bo z takimi lagami to ja dostanę tego... Hopsa. A, nawet pakiet zdobyłem. Wow, a dobry jestem. To dwa... Nie, dobierz... Dobra, dobiorę sobie 2 karty. Katun. Wydaje mi się, że w Mind Controla nie ma co iść, bo w tych dungeonach nie ma jakichś super mega mocnych kreatur. To jest okej, okay, to jest mega sytuacyjne, to jest badziewne. To też jest sytuacyjne, to Katun brzmi najlepiej, to weźmy tego Karatuna. Idziemy na Eryka. Czy uważasz, że Secret Hunter z King Crushem jest warty kraftowania? Nie wiem, nie widziałem takiego deku. Podchodzę do tego serio czy na luzie? Nie, do serio. Mati, dzięki by się przydały. No już macie. Aha, dobra, to może było wcześniej napisane. Rekwiruję te skarby w imieniu światłości. Dobra, będę stał, tylko że po poleżę. Ciekawe ile kąt stworzy. No podejrzewam, że jak challenge jest do 17 bodajże, mamy 12, 13, 14, 15, liczę maksymalnie 3 dziennie, no to tak z 12. Jak będziesz nabierać krzepy, to potwory też. Nie no, nie potrzebuję waszych kont. Dzięki guys, ale... O czym ty ziomek gadasz do mnie? Katun. Robimy tak. Ulubiony zespół muzyczny? Nie wiem, słucham radia. Super ziom. Spoko ziom. Elo, dobrze, jest dobrze. Czuję moc, czuję tę moc w sobie. Tak, po ilu przegranych nowe konto? No... Myślę, że po 10.
Nie wiem, zobaczymy. Znaczy pierwsze chyba będę chciał zrobić. Tem więcej zgarniesz łupów. Tak to się robi po koboldziemu. Kurde, żywiołaki brzmią dobrze. Teraz nie wiem, czy iść dalej w katuna, czy zmienić w żywiołaki. Ale ile mam żywiołaków? Jednego. Dwa katuny. Kurde, ale jakbym trafił sobie tą pałkę, co zmienia na 5 koszt. Byłby spoko, no tutaj ten... Dobra, pójdę w katuna. Bądźmy konsekwentni. Czy serio mówię o tych 12 kątach? No nie wiem, no ja chcę dostać się do stage'u drugiego tego challenge'u. W związku z czym chcę osiągnąć jak najlepszy wynik. Więc jeżeli zrobię, nie wiem, 20 prób... Już cicho. Jeżeli zrobię 20 prób, no to będę próbował zmniejszyć to, nie? Biorąc pod uwagę to, że moje skupienie bardzo często jest dosyć nikłe, to prawdopodobieństwo, że zrobię te 20 prób jest też dosyć nikłe. W związku z czym, no, jest prawdopodobne to, że w ogóle tego nie zrobię, więc... A czym polega stage drugi? No też tam na tym jak najszybciej zrobić. Jak nie ma dźwięku z gry? Nie słyszycie dźwięku z gry? A co jak 10 osób nie... Potępieni czekają na rozkazy. Dawno, dawno. A co jak 10 osób nie... Potępieni czekają na rozkazy. A są dźwięki z... Nie denerwuj człowieka. Ale co jeśli... Ale co jeszcze 10 osób nie zrobiło? Kofer, nie wiem, o co ty pytasz. Żywię się światłem. Masz bombę na twarz. Gaśnij. Czy nie ma już może 10 osób, które zrobiły? Nie wiem, ale co to ma do rzeczy? Jeżeli 10 osoba ma taj, w sensie remis, to challenge to przechodzi mi więcej osób. W sensie jak na przykład będzie 9 osób, które zrobiło w 9 próbach i milion osób, które zrobiło w 10, to przychodzi te 9 osób i te milion osób do drugiego stage'u. Gdzie jest coś więcej o tym challenge'u? Zaraz zrobię komendę, tylko zrobię sobie ten... zrobię sobie... kartę sobie wybiorę. Sprytne sztuczki. Cień. Światłość. Dobra, to odpada. Wezmę remover. Mubot. Command. DRC będzie komenda. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Jak coś, to macie komendę wykrzyknik DRC i tam jest link do tego. Jak coś, to macie wykrzyknik DRC i tam macie link do całego artykułu. A ty myślisz, że ile prób wystarczy na top 10? 9.
I zdejmujemy... Aha, już Karola wcześniej dodała. Okej, okay, dobra, to skasuję DLC. Chociaż... A, dobra, chuj zostawię. Do dupy te karty. Dobra, kij wezmę to. Okej, tego jeszcze nie widziałem. Cześć Maciek. $10,000 w puli, no tego się nie spodziewałem, ja też nie. Miłość zapewni nam zwycięstwo. Zgadam się z trupami. Boże, patrz! Ki, będzie. Za dużo tych kart. To może być ciężkie. Coś mam takie wrażenie. Potępieni czekają na rozkazy. Taki mulo, a takie czory. Mój los jest przesądzony. Dziś przedstawimy opowieść o straszliwej tragedii. Farso mówisz? To nieźle. Widzę złota w twojej przyszłości. No zróbmy tak. A moje ziomek nie jest. A miałem takie marzenie, że on się stanie 8-8. Taki wujec. Pięć, 14. Dobra, Litala nie mam. Czy ja chcę go silencować? Na dobrą sprawę. Moje echo jest wieczne. A, brakuje mi jednego. Shit. Taki disrespekt, stary. Łap na mordę. Elo. Teraz ja się pokładam ze sobą. Twoi mają okrycie. Dodatkowy kryształ many. To odpada. Okrycie albo mana. Wezmę manę. Smoczy kapłan out. No Boże, jakie gówno.
Zaryczkę od Quariona. Bomba światłości, cholinowa kapłanka. Strzyżenie to nie korzysta złożba. Nie mam chyba kart, żeby... Zresztą mają w sumie jakiś jeden. Dobra, wezmę to. O krap. Gdyby mi ten ketun wyszedł, to to byłoby zajebiste. Ale mi nie wyszedł, bo mi się pojawiły karty dwa razy chyba. A właśnie, mam dwa ketuny w deku. No też w sumie. Jakbym tak dostał te buty prędkości i buffy do ketuna i dwa ketuny, to byłoby szybkie GG chyba. No. Prawie. No jeszcze teraz dwójeczka na start, proszę. Graj. No, patrzcie. No dobra, zabiję to. Ej, naprawdę, jakbym teraz dostał te buty prędkości... Kurde, już miałem taką nadzieję. Już tak oczami mi wyobraźni, widzę to. Jeb, jeb, jeb! Dobry heal za zero. Czy możesz linka do playlisty na Tidalu? Tidalu. To jest to. Ogarnij cię pusty. Proszę, wkleiłem na czat. Wiesz może czemu nie można grać z Czarnej Góry? Nie wiem. No idea. Czy według ciebie wydanie... Czy według ciebie wydanie 1000 pyłu na Spellhuntera na dzień dzisiejszy jest głupotą? Wydaje mi się, że możesz wydać. O Boże. Nie mam czasu na gierki. Dobra, Kratku, pokaż mi co masz w środku. A nie, tego nie muszę rzucać, prawda? Nie muszę. Właśnie nie wiem. Kurde, dajcie mi te buty hejsta. No ja chcę sobie zwierdolnąć ketunem za 500. Proszę. Dzięki. Ten się odpali dwa razy, nie? Ale mogę... Mogę zrobić tak. Silensować tego. Nie, bo on się odpali 4 razy. Nie wiem, ile on się raz odpali. Dobra, wyciszę go. Ten się odpali. Ten się odpali 2 razy, więc zginie mi to, ale to przeżyje. Okej, graj. Opłaca się robić Spellhuntera Questless Exodia Mage'a. Chodzi w takim sensie, że Blizzard zdecyduje się znerfić niektóre karty. A to ja tego to ci nie powiem, stary. To już nawet nie próbuj mnie pytać o jakiekolwiek rozkminy związane z tym, że Blizzard będzie coś nerfił. Proszę cię. No trochę pójdź do te buty, ale się udało. Wal się, Jomek. O, patrz, zdobyłem kolejny pakiet. Kult Ketuna. No, może być.
No tutaj są spoko karciochy. No kult duplikatów odpada. Duplikatów mamy. No smoki w sumie też z dupy. A to jak najbardziej. Uważaj na szlamamę. Mamy całego szlamu. Czemu mam drugiego bossa, którego nie widziałem w tym ranie? Spell Hunter wydaje się być spoko opcją do skraftowania. Exodia Mage jest mega sytuacyjny, ale na pewno nie będę odpowiadał pod kątem tego, co Blizzard będzie nerfił, czy nie będzie. Bo no, niestety moje umiejętności wróżenia z fusów są dosyć mocno ograniczone, więc sorry. Batory. Pamiętasz czas, gdy zacząłeś streamować? Ktoś z obecnych streamerów HS-a był przed tobą na Twitchu. Streamowałem na innej platformie, pamiętam czasy, byłem pierwszym streamerem Hearthstone'a w Polsce. To mnie martwi, bo to jest do dupy. Okej, okay, super. I teraz pytanie, co robimy? Czy zagrywamy to? No, chyba zagramy. No nie chcę skipować tury. A oni tak prawdopodobnie... No nie no, zagramy na pewno. Bo przecież on ma jeden man. Znaczy nie, no może to za jeden manę zagrać. Będziesz klimat z rybami. Dobra, wio. Dobrze, że mam trzech silencerów, to się może być przydatne. Chyba cię pojeb... Oh my god! To chyba nie jest jeden z tych łatwych bossów. Grzybnia! Grzybnia! Po co oni grają to? Przecież to jest ułatwienie dla gracza, bez sensu. Chyba cię pojebało, stary. Jest przesądzony.
Okej, to jest cool. Nie wiem, co się stanie, jak Ketuna uciszę. Nie jestem do końca pewien, więc wolę zrobić tak. Ja... O kurwa. Nie spodziewałem się takich atrakcji. To nie, no jest GG, no nie ma bata. No nie ma bata, no przecież ja przez kurwa nie przejdę. Jaja sobie robicie chyba ze mnie. Ja pierdzielę, no ja w ogóle nie wiedziałem, na co mam grać, bo tych bossów już, których poznałem, a tutaj trafiłem pierwszy raz tego i pierwszy raz tego. No dobra. Lecimy dalej. Jak się zbierze zbyt dużo prób, to się to weźmie konsol, nie? I... nowe konto założę, ale no myślę, że przy jednym tym failu, no to nie będę resetował. Myślę, że jak się zbierze... nie wiem, no pomyślimy później. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Jakby zostawił te szczury, on by szedł w phase i nic nie dogrywał. No a skąd wiesz? Znaczy dobra, no masz rację. W sumie zapomniałem. No, no, gdybym nie czyścił szczurów, to wygrał, wiem. Wiem, guys, wiem, że tak by było. Oj. O, ładowa. Dobra. Potępieni czekają na rozkazy. A na nowym koncie czeka tutorial. Wiem, i to tak szczerze powiedziawszy jest żenadą, że oni tego tutoriala jeszcze nie wyjebali po takim czasie. W sensie, nie dali opcji skipnięcia go. Dobierz karty, stronnicy plus jeden, ulepszone hero power. Karty, stronnicy, karty, stronnicy, karty, stronnicy, karty, stronnicy. No wezmę to. Cień. Agonie, dominacja. Oh my god, pożarcie umysłu. Za wolne. Nie, to jest zbyt sytuacyjne. Okej, dobra, wezmę chyba to. Z cienia. Też nie jest złe. Dobra, weźmiemy to. Anduin, kontra Klelek Elek. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Stój! Rekwiruję te skarby w imieniu światłości. Wszystko.
Go. Clearly, Gaelic. Kurde, może to się na trzecią turę, dobra. Twój ulubiony boss, no zdecydowanie. Po prostu golowciam. Dziękuję. Ale muszę przyznać, że szlam mama, kurde, mnie zaskoczyła. Kurde, nawet nie wiem, że ten buf przechodzi przez ten. Przez Silence'a. Nie może. Jest przesądzony. Musiało być. Próbujemy. Jak na razie challenge? Tit. No muszę przyznać, że chyba będę musiał... Znaczy nie mogę grać na Ameryce, bo te lagi są zbyt irytujące. Znaczy nie mówię, że lagi wpływają na moją grę, czy coś, ale... Ale jest odczuwalne to i trochę to denerwuje. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Dobra, wyrzucę to. Ktoś jest ranny? Oj. Cześć, Karoszy. A już myślałem, że będę cię musiał pierdolnąć, ziomek. Jesteś pod moją ochroną! O, chcesz coś wysadzić? Ciepłego! Uuuu, przepraszam, co mi się tak ziewa? Elo! Kurde! No i kolejny boss za nami. Zobacz to. To wydaje się być spoko. Siemka, miłego grania. Siemka, dzięki. A
Czy słyszałem, żeby ktoś miał, że od czasu dodatku nie dostaje misji? No coś tam jest takiego. Czy jakiś bóg, czy coś jeszcze? Światłość zapewni nam zwycięstwo. Za zasłoną cieni. Dobra, zróbmy tak. Panie MKE! Coś tam jak kuźwa ziewać. Daj. No i dwójeczka. Come on. No dzięki. Superowo z twojej strony. Bum bum brum bum 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 brum bum bum. Trafiłem już na wszystkich 5 final bossów, a nie wiem nawet. Trafiłem na Xola, tego co pali karty, części brzucha, smoka ze skarbami. Można coś jeszcze. Mój los jest przesądzony. A i na ciemność też. Ty no, bo on tego questa to zaraz zrobi. Nie, smoka mi się nie udało zabić. Roy. No i zrobił. Czemu mi się tak spać zachciało? Błagam. Siedem. Pięć. Cztery. Elo. Rozeźlony jak stary poczciwy wrwiwóz. Nie. Coś tam do wyciągania mamy. Anduin kontra wrwiwóz. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Moja świecunia, oddawaj. A nie zabrałem. Gościu mój kolorowy. Druga, trzecia, czwarta. Może być. Czemu nie ma pierwszej? No, teraz ty się w dupę pocałuj. Jeżeli weźmiesz ten buff broni, to one tworzą Parasite, wiem. Jest przesądzony.
Ktoś jest ranny? Los jest przesądzony. Okej. Okay. Coś tam mamy na tym bordzie. Ogarnie cię, pustka. 28 hapsów. Oła. Czyżby to był koniec tego wspaniałego pojedynku? Nie, jeszcze nie. Ej, ale w ogóle przecież on oszukał. What the fuck? On ma to, na autokasie, to on powinien pierwszą akcję to powinno być to. Jak on rzucił tą bójkę? Chuj. Normalnie komputer oszukista. No nie wierzę. Mana, ukrycie, obrażenia. Go mana, tak myślę. Żywiołaki. Nie mam żywiołaków. Ojejku, dostałem pokarm. Takich fajowych, włoskowych koleżków robi furorę na koboldzich imprezach. Koboldzie imprezy są najlepsze. Że hej. Zobaczcie, co mam na obiad. Marchewkę. To nie jest marchewka. Dobra. A pomidor, przepraszam. Weź po co potrzebuję. Noż, obiad każą solić. Nie ma, to jest sól. Co? Ty umrzesz kiedyś w tej stronie. Dzięki jak za życzenia, naprawdę. Już, oddaj. Zjem sobie warzywa, bo są zdrowe. Dziękuję. No super. Nie ma sensu tego trade'ować, nie? Potępieni, czy cześć, Sun Tzu. Hello. Głupi kalafiorze. Fuck.
na gierki. Nie mam czasu na gierki. No wy zmienicie, kuźwa. Nikt nie przeżyje. Nie mam czasu na gierki. Trochę przypał. Warzywa najlepiej smakują od walu. Warzywa nie smakują. O kurwa, maw. Gra się rozpoczyna. Moje echo jest wieczne. No pojebało się z tymi lwami. Stary, czy ciebie pogła? Ale tak serio, serio, ziomek. Foods good, good. No co? Znaczy, że nie mamy kwiatka. Anduin! Kontra! Tycie piskle!
Światłość zapewni nam zwycięstwo. O! Czas na papu? Ktoś jest ranny? Normalnie nie wierzę. Już się robi. Ta gra jest chora. To wszystko wina RNG. To gra mi nie pozwala wygrać. Jestem o tym przekonany. Kryształ, ukrycie. A mówiłeś, że powinny być trudniejsze. No patrz, i nadal powiem. Czy MKR nie mówił wczoraj, że te dungeony powinny być o 20% trudniejsze? Uważam, że te dungeony powinny być o 20% trudniejsze! Ha! Dalej to powiem! Kurde, magia! Jak to się dzieje? Stój! Rekwiruję te skarby w imieniu światłości. Ktoś jest ranny? Dobry pomysł, panie komputer. Aż mi kotlet z wrażenia spadł z talerza. Jak idzie challenge? No tak, 2 na 10. Powiedziałbym. Zapewni nam zwycięstwo. Wyczuwam ogromną moc. Zbliż się. Boże, za szybko chcę to zjeść, zapykam. Że powoli jeszcze. Jak dziamdziak. Czy mogę zacząć challenge jeszcze raz? No jasno. No jasno, że tak. Już się robi. Nowego słońca!
Patrz to jakie kombo. Bo. Dobra, może jednak nie patrzcie jakie kombo. Tego nigdy nie widział. No spoko. Czy nie chciałbym ustawić jakości 900p? A po co? Tak, spytam. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Bronić skarb. Trzeba bronić bestii kodu. Może lepiej nie bać. Jedno jest pewne. Batka zajebiście gotuje. Ostra gadżetońska star. Zdzichu. No, tak może być ciężko. Ciało rozbite, kotlet zjedzony. Anduin kontra Flakus. Światłość zapewni nam zwycięstwo. O matko, to jest normalnie kulinarny orgazm. Pycha. Jaki wynik muszę zrobić? Jak najlepszy. Jaka była najbardziej zaawansowana potrawa, jaką przyrządziłem? Pieczeń z karczku w sosie bolognese z dodatkiem śliwki i mandarynki. Możesz dać radę, jak dobrze grać na arenach? Wpisz wykrzyknik poradniki i pooglądaj poradniki. Gdzie mogę znaleźć playlistę ze streama?
A, muzyka. Nie wiem, wykrzyknik playlista? Coś tędy? Już się robi. Trochę mizerne combo. Tak myślę. A nie będzie. Już się robi. Robimy tak. Czy mogłem w dwóch, trzech zdaniach tłumaczyć, które piki i dlaczego dobieram do deku? Mogę spróbować. Już się robi. Chociaż przyznam się szczerze, że chyba w większości decyzji przy wybieraniu tych kart nie potrafię jakoś uargumentować, biorę po prostu coś dlatego, że mi się coś podoba. Ale spróbuję. No ja zastanawiałem się w sumie. O. Dobra, mamy samą kupę, mówiąc wprost. To jest do bani, bo nie daje żadnej przewagi w grze. Jedynie przedłuża naszą magonię. Jak potrzebujemy dodatkowego zdrowia, to znaczy, że nie jesteśmy w dobrej sytuacji i jesteśmy w dupnej sytuacji, więc lepiej wziąć coś, dzięki czemu nie będziemy w takiej gównianej sytuacji. To jest teoretycznie dobre, ale praktycznie mam jedną kartę, która kosztuje 5 lub więcej, znaczy stronnika, więc teoretycznie nie jest dobre. Nie, teoretycznie jest dobre, praktycznie nie jest dobre. A to jest do bani, bo jest do bani. Znaczy nie, w sumie uplista... Uplista może być nie najgorsze, bo mamy Holy Smite'a, mamy Holy Nowe, może jeszcze coś weźmiemy, no i trzy lery z tym, może coś ten się skombi. Więc weźmiemy tą Szatę Maga, no to jest najbardziej sensowne. Tutaj mamy dwa... beznadziejne, bardzo drogie ozruki, które nie są wcale dobre, chyba że mamy dużo żywiołaków. Trochę ich mamy, ale nie wiem, czy to jest dużo. Ketut raczej w tym momencie pikowany jest bez sensu. Dyscyplina... to sama kupa. Tak naprawdę. Dobra, Ketuna odrzucimy, bo już jest za późno, żeby go pikować. Żarłax. Nie mam buffów, ale z tego mogę mieć buffy. To tak samo, no i mam buffa. No to nie jest dobry buff. Ozruki są drogie. Nie no, muszę to wziąć. Wszystkie te karty są do dupy. To jest najmniej do bani. Bo to jest drogie i to jest dlatego do bańki, że będziemy musieli czekać do 9 tury. Chociaż mam dodatkową manę, nie? To do 8. Ale i tak jest za drogie. Więc wezmę to. No, to jest mało prawdopodobne, że się w ogóle przyda, albo zagram to.
No nie jest dobre. Dobra, ale zrobimy za chwilę przerwy.